Witam kolegów hodowców. Część kolegów do mnie dzwoniła, co za młode mi się tutaj lęgną. Też zastanawiałem się, co z tymi młódkami zrobić. Zaraz opowiem, jakie tutaj młode mi się wylęgły. A najpierw troszkę o podjętych decyzjach, znaczy o problemach do rozwiązania, bo młode się tu wylęgły. Można by rozdzielić te gołębie i młode ewentualnie wyrzucić. Tylko jakby kłopot jest taki, że jak sezon lotowy zacznie się późno, a raczej się zacznie późno, nie zacznie się w maju planowo, no to 2 miesiące rozdzielone wdowy bez lotów, zrobi się ciepło, to będzie masakra, to wszystko, nie wiem, jajka poniesie. Podejrzewam, że no to jest, to by była tragedia odnośnie jakiegokolwiek szansy przygotowania ich do lotów, bo jak idą na loty, to jest jakiś wysiłek, te samice się męczą i jakoś inaczej, jakieś są rytmie, reagują, a takie luzaki w domu siedzące, to po prostu jeszcze ciepło się będzie robiło, no to mi się średnio nie podoba, wyrzucić i dać im nieść kolejne jajka i co, i potem znowu to wyrzucać, to też jest kiepski pomysł. Więc po prostu ze względów technicznych zależy mi na tym, pasowałoby, żeby one te młode odchowały, o po prostu. Z tym, że przyjąłem coś takiego, że będę usuwał i zostawiał po jednym w gnieździe. Znaczy się, z tych najlepszych par po prostu porozkładam, a z tego co... A jedne będą musiały być zlikwidowane i tyle, po prostu. Kwestia kolejna jest taka, że ja ogólnie mam dość miejsca na młode, bo mogę mieć, mam miejsce, tutaj nie ma się co łapać za głowę w tym momencie, jak powiem, mogę pomieścić nawet 300 młodych. Na tyle mam miejsce, oczywiście do lotu tyle nie chcę, tam koło setki sobie zostawię w tym wypadku. Ale te 200 mogę trzymać i tak, część kolegów, bo dużo kolegów do mnie dzwoniło i deklarowało, że odbiorą nawet młode przerośnięte, bo chcą do rozpłodu i jak po prostu się pojawi możliwość wysyłek, to wtedy mam pokazać, co tam jest i oni sobie wybiorą i po prostu mam wysłać. Trochę się boję tego, że ten możliwość wysyłek będzie bardzo oddalona w czasie, bo jak w czerwcu przyjdą upały, to też poczta może nie działać. Może być tak, że będzie trzeba trzymać te młode do września i to jest perspektywa karmienia tych młodych i wychowywania, chodzenia koło nich. No wiadomo, są to koszty. To był taki problem do rozwiązania. No ale zobaczymy. Zależy mi właśnie, żeby jak myśleć realnie o sezonie lotowym, to trzeba by się troszkę jednak do niego przygotowywać i jakoś, no trzeba coś robić w tym kierunku. Czy sezon będzie? Jak będzie, to trzeba być na to jakoś chociaż trochę przygotowanym. A wyrzucając te młodziki, no to praktycznie no, czarno to widzę. Więc będę je rozkładał. Będę je rozkładał. I teraz powiem, co tu jest ciekawego, bo też tak koledzy pytali. O, tutaj jest samiczka, ona jest na tym moim prospekcie. Super szybkie konkursy robiła. Jej syn był 15 na wystawie ogólnopolskiej w zeszłym roku, drugi w okręgu Bielsko-Biała w kategorii F. Jest tym samym samczykiem i ma 2 młodziaki. Wiadomo, że tu nie będę jednego wyrzucał, tylko po prostu je oba będą wychowywane. Jest to córka szaleńca. Tutaj jest naparowany jej brat, syn szaleńca. Po nim w zeszłym roku z ostatniego lotu 500 km na młode dziecko siadło pierwsze u mnie, a także no też perspektywiczny gołąb, syn szaleńca, brat tej samiczki, więc myślę, że fajne pochodzenie. O, też tu są młodziaki, o. Są dwójka, znaczy, bo jak pokażę. Dwójeczka, o, jest. Tutaj jest córka szaleńca. Roczna, czy już dwuletnia. Naparowana na
syna Van Luna. Ten syn Van Luna miał super fajne, szybkie konkursy. Więc raz, dwa, trzeci dziecko szaleńca, po którym są młode. Idąc dalej, ta samiczka to nie jest szaleńca, ale skorupki, czyli są młode, ale jest sparowana z synem szaleńca, 15. 16 siostra jest na tym prospekcie moim, a to jest jej brat z gniazda. Znaczy to jest akurat samiczka, jego żona, ale mówię od niej tu w gnieździe jest. Tak samo, o, są maluchy, także to już jest kolejny, raz, dwa, trzy, czwarte dziecko szaleńca tutaj. Tu siedzi akurat ciemna sztolka, ale jest parowana z synem szaleńca, czyli piątym dzieckiem szaleńca, czyli to już mamy 10 wnuków szaleńca. O, tu jest ulubiona samiczka od mojej córki. Tak się złożyło, że w zeszłym roku to była moja najlepsza roczna, naparowana na sztola, z tym, że ten sztol ma w sobie linię samiczki od szaleńca. Ona raz była naparowana na rudego, no i właśnie ten samczyk to jest rudy razy sztol, przy czym jego ojciec jest bezpośrednio, czyli no, to jest prawnuk szalonej, o, żony szaleńca, znaczy tu te dzieci, te młodziki to są prawnuki szalonej, o, tak może będzie łatwiej, a tam to są wnuki szalonej, także, ale samiec tu był inny, szaleniec tu nie jest, tylko ta druga strona od strony samicy. Tu jest ruda samica, 2013 rocznik, szykowałem ją jeszcze na maratony, ale nie wiadomo, czy te maratony będą. Jest naparowana ciekawie, bo na pokrewieństwo, na swojego brata, no i tak się sparowało, tak to zostało. Są dwa młodziaki, może będą rude. W zeszłym roku z maratonu 700 km zrobiła pierwszy konkurs, jak była lotowana, także i 10 miała też w latach poprzednich. No super, 2013 rocznik samiczka. Tu też mam samiczkę, 2013 rocznik. No to wiadomo, że taka babcia za coś tu siedzi i zasłużyła. Przez lata, jak się uchowała, super samica. A naparowana jest na rudego, więc tu mogą być rude. Więc to trzeba zostawić, bo tam, gdzie jest szansa, żeby były rude, to też na to patrzę, żeby zostały jakieś rudzielce. Także to jest kolejna parka. Znaczy, sprawdźmy, czy tam jeden młody jest, a drugi, widzę, się kluje, jest rozłupane naokoło. Tu jest też samiczka, rocznik 2013, czyli siedmiolatka, córka starej Grytki. No, super samica, robi mi te maratony. Tak patrzę właściwie, że jak będę chciał porozkładać po dwa młode, to na tym gołębniku już właściwie brakuje mi cel, żeby je powciskać. Jeszcze tu są dwie córki 901, sparowane z sztolami, z braćmi pełnymi, też wnukami szalonej, żony szaleńca z tego drugiego połączenia i z rudych. Braćmi samiczki, co jako roczna zrobiła, jedna 10, druga 9. Pokażę je na drugim przedziale. Tu jest córka Van Luna z samczykiem, która już w 2018 roku wydał mi lotniczkę, za którą mam dyplom. A także tu będzie rodzeństwo lotniczki. Pół rodzeństwo, bo wtedy była inna samica, a to jest bezpośrednio córka Van Luna i też była druga, też na oddział, miała konkurs taki czołowy, też potrafiła pazur pokazać. Jesteśmy w drugim przedziale, nie wiem, czy ktoś liczył pary. Tu jest syn 901, naparowany na samiczkę, co jako roczna miała 10 konkursów, czołowe konkursy, i jest wnuczką szalonej, no więc to już drugi przedział, można sobie policzyć, ile jest takich interesujących par, po których chcę porozkładać młode. Tutaj mam samiczkę, która ma dwa razy pierwszy konkurs na 11 tysięcy gołębi zrobiony. Oprócz tego inne czołowe konkursy. I jest to oryginał Adam Zenke, naparowane na samca oryginał Adam Zenke, który też miał czołowe konkursy. No więc też super parka.
Jak już pokazuję od Adama Zenkę, to tu jest druga samiczka. Ona też już ma pierwszy konkurs. Też na rejon, na kilka czy kilkanaście tysięcy gołębi. Tam dyplomy wcześniej kiedyś od nich pokazywałem. I też jest naparowana na oryginalnego samca od Adama Zenkę. O, są młodziaki. Także są. Tu jest córka szaleńca. Kolejna. To już ktoś się doliczył, ile tych wnuków? 10-12. Też była lotowana i też jest na tym prospekcie. A jest naparowana na gryt, prangę. A, pomyliłem. Tu jest ta, co miała 10, a tam była jej siostra, co miała 9 ruda. Czyli tam mają szansę być rudę. A tu też mają szansę być rudę, bo jej mąż to jest syn grytki i rudego samca. A to jest właśnie wnuczka szalonej. Sztolka roczna miała 10 konkursów. Też są dwa młodziaki. No. Też samiczka rewelacyjna. Tu jest ruda. Moja córka bardzo ją lubi. A poza tym siada pierwsza na gołębnik i czołowo. W zeszłym sezonie na koniec pokazywałem, jak potrafiła siadać. No więc wiadomo, że młode z niej muszą zostać. Tym bardziej, że będą rude. To też trzeba rozłożyć. Tu jest córka szaleńca z prospektu. Kolejna. Z fajnym samcem naparowanym, co takie szybkie konkursy robił. Także ona też jest na tym prospekcie i ma tam trochę czołowych konkursów. Też są tam młodziaki. To jest samiczka naparowana z rudym. Ona też ma dwa razy pierwszy konkurs na rejon na 10 tysięcy gołębi. Mąż to rudy. No więc jak się ma dużo, dużo czołowych konkursów, to grzech by było tych młodych nie rozłożyć. Jest ona i jej siostra. Dwie kolejne, 7-6, 7-5. Tu jest syn 901 naparowany na sztolkę. I to jest ciocia tego młodego, co był 15 na wystawie ogólnopolskiej. Siostra z gniazda, ojca po prostu tego pstrego, co jest na szaleńca naparowany. Tylko tu po akurat po 900 jest 901 syn naparowany na nią, więc też te młode są interesujące. Jeszcze tu jest córka szaleńca, też jest na prospekcie, 16, to jest siostra tego samczyka 15 z tamtego gołębnika i wydaje mi się, że chyba więcej już nie muszę pokazywać. Jeszcze tu są dzieci grytki, ale po prostu no, wybór co zostawić z tych młodziaków jest bardzo trudny i co porozrzucać, bo jest kilka gołębi z pierwszymi konkursami. A reszta to po prostu dzieci moich bazowych czterech par i tyle. Z Van Luna tu są dzieci. Tyle plus, że są czasami razem poparowane. Tak po prostu tu wygląda ekipa, która tu jest pokluta teraz. Te młodziaki, które się teraz chowają. Może ktoś liczył, ile jest tych interesujących par. W każdym razie pokazałem młode po tej samiczce. Ona tam była pokazana. Później po tej samiczce młode pokazałem, to na ostatnim zdjęciu. Po tej samiczce są tam młode, także one są tu na zdjęciach. Te dwie są przeniesione do rozpłodu, także ich tam nie ma, ale tu chyba z tyłu są wypisane wyniki. Nie, tej jednej nie ma na prospekcie, to się pomyliłem. Też to jest córka, ale no nie wszystkie nawet mi się tu zmieściły na ten prospekt. Tamte wnuki, co pokazywałem, ale tu są wypisane, o, te samiczce, które pokazywałem, ta z 10 konkursami, z 9, że to są z szalonej, także to tu jest wypisane. No i tutaj te wyniki są do sprawdzenia, jak tam siadały, to są z datami, także czołowe konkursy na parę tysięcy gołębi. 1366, o, tutaj to jest ta matka, która wydała tego młódka 15 na wystawie ogólnopolskiej, miał 3,64 koeficjent, więc, a tu są wyniki z lotów z zeszłego sezonu, także na trzecim locie miałem pierwszego gołębia, na czwartym locie miałem pierwszego gołębia, na piątym locie miałem pierwszego gołębia, przy czym na trzecim i czwartym to w ogóle był pierwszy w rejonie na 11 tysięcy gołębi.
Z 500 potem był trzeci na 8500 gołębi. Znowu rolt szósty, 530 km, znowu trzeciego miałem. Lot siódmy, znowu trzeciego miałem. Lot ósmy miałem czwartego gołębia. Dziewiąty miałem drugiego gołębia. Dziesiąty lot miałem drugiego gołębia. A tu ta ruda, lot dwunasty pierwszego gołębia. To jest ta ruda, co też tam pokazywałem, że są po niej młode, jest z bratem naparowana. I ten drugi rudy brat kolejny jest naparowany z tą z 13 roku nakrapianą. Także ciężko, ciężko coś wyrzucić z tych młodych, żeby porozdzielać. A ja tak właśnie będę chciał zrobić, żeby pozostawiać po jednym młódku. I takie to właśnie tam mam młodziaki, bo koledzy pytali, co tam są za młode, co to się tam pokluło. Plus są młode rodzeństwo ich, bo cały rozpłód ma, tak samo się klują młode po 901, po szaleńcu, po rozpłodzie ogólnie rzecz ujmując. Też się młode będą, albo się już wykluły, albo się klują. Z 10 roku po szaleńcu tam się wykluły. No, także to jest coś interesującego. Co będzie fajnego, co poleci, tego nikt nie wie. Do głowy im nie wejdziemy, prorokami nie jesteśmy, ale no wypuszczam z takich gołębi młode, co po prostu mają szansę się sprawdzić. O, rodzeństwo tego też pokazywałem, tej samiczki. 17, to właśnie tam mówiłem, że nie, ale to w oddziele było, bo już nie pamiętam, pierwszy, drugi czy trzeci lotnik, czy sekcji, czy oddziału, akurat tutaj oddział, tak? Oddział strumień. No, to jest tam rodzeństwo, tak samo. A tutaj zeszłoroczny wynik w Mistrzostwie Polski kategorii B. Byłem 44, trzeci w okręgu Bielsko-Biała. Bo też mnie ktoś pytał o wyniki, czy na tym prospekcie, bo chyba mu tam z wystawy dostał mój prospekt. Są gdzieś potwierdzone. Można znaleźć to, co tam jest wypisane, to jak najbardziej. I wyniki tych gołąbków są pospisywane, także to jest wszystko do potwierdzenia. Mam nadzieję, że zaspokoiłem ciekawość hodowców. No i zobaczymy, co nam los przyniesie, jak się młode wychowają. Będą do będę je odkładał pod koniec kwietnia, początek maja. Będą je odkładał. I tyle w tym temacie. Pozdrawiam, dobry lot. Do usłyszenia.